Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Będąc u Manfreda Bulli w Twardawie, niespełna 30 kilka kilometrów na zachód, mamy miejscowość Prudnika. W Prudniku kolegę Pawła Sławka z firmy, jak widzimy nad nim, gołębie odrzutowe. Gołębie odrzutowe to są nam bardzo znana firma, tu często bywamy, ale zawsze są jakieś nowości. Tutaj popatrzmy na półkach towar, który był. Pawła to nie będę przedstawiał, dlatego tak siedzi spokojnie, ale przywitaj się. Witam wszystkich hodowców. Też witamy. Witam. Ale popatrzymy, co oni tutaj mają. Widzimy produkty firmy Belgica de Wert, Ropa B, Wydeksu, widzimy Baxa, firmy Prima, Renfrida. Coś pominąłem jeszcze z tych takich ogólnych? Flornasa, Karmy, tu mamy właśnie. Karmy Goldwings, Karmy, widzę, Prima też są. Tu macie Ropa B, widzę jakieś, co to jest. Tak, to jest nowe coś. Przywiozłem. I dlatego o tym porozmawiamy właśnie teraz. No i właśnie pokazujemy teraz tutaj, co to jest za produkt. To jest multimineral drink firmy Ropa B. Ja go miałem 2 lata temu, już później problem z transportem był, ale teraz mamy z powrotem ten Mix Grid. I on jest teraz w promocji normalna. On wtedy był chyba w 25-kilowych workach i we wiadrach. Tak, miałeś wiadro. A teraz jest po 10 kilo pakowane w worki. Normalna cena detaliczna to jest, będzie 65 zł. Za 10 kg? Za 10 kg, tak, 10 worek. A teraz robimy promocję po 55 zł za 10 kg. Tak. Także jak ktoś zadzwoni, może sobie zakupić teraz za 55 zł. Jak wysyłka tego wygląda? Poczta bierze takie paczki? No mamy podpisaną umowę z kurierem, także nie ma czy problemu. Kurier, tak? Tak jest. Czyli taką, a ile kurier do jako paczka do ilu kilogramów? Do 31,5, normalnie tam jest 20 zł, a powyżej to wiadomo, tam jest wyrocenika. Czyli do 30, jak ktoś sobie zamówi, to może liczyć 10-kilogramowy worek, przepraszam, tego ropy. B tego multi Mix Grid. No i do tego jeszcze do innych tylko rzeczy jedną nowość z Ropy B. Pokażemy, jak już jesteśmy przy Ropie B. Produkt to jest taki wound spray, to jest spray na rany. Jeżeli wiadomo, jak gołębie są trenują lub w trakcie lotów, lub zahaczą gdzieś o druty lub w gołębniku, to jest spray na rany. Ile opakowanie ma? 50 ml. 50 ml to jest spray. Atomizer to jest taki aerozol. To jest spray, to jest aerozol. Normalnie jak gołąb sobie rozetnie gdzieś czy klatkę, czy rozwalić sobie skrzydło, można, to jest naturalne. I można, zapach ma. Tak, to też jest na bazie oregano. Czuć. Z takim żelem i bardzo ciekawe. Pomaga w gojeniu ran i zmniejsza blizny, także można ile sobie... Ile to kosztuje w detalu? 40 zł. 40 zł. Także to jest naturalne. Reszta produktów z ropy to jest nam znana. Na razie też nie ma tutaj żadnych nowości. Także z produktów to ogólnie jest wszystko to, co było, plus tam parę nowości jeszcze tam planujemy. Ceny są tylko? Ceny są takie same w sumie, jak były w tamtym roku tak naprawdę, a nie zamierzam nic podwyższać. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ale tutaj jest, oprócz tych nowości, które pokazywaliśmy, co stoją na półkach, mamy też to, że tutaj raz, że w tym miejscu, praktycznie na tej ulicy Prężyńskiej, bo to jest chyba Prężyńska 17, tak. Tam na tym samym adresie, tylko chyba kawałek bliżej masz, jeden sklep. Tak, nowy lokal, w którym będziemy przynosić ten sklep, ze względu na to, że zaczęliśmy tą stolarkę robić i ludzie są zadowoleni. Przejdźmy może do stolarki, pokażemy. Tutaj akurat, tu są tutaj... z lewej strony zamówienie do Słowacji teraz. O, tu widzimy. Połowę zabrali. Teraz tak, bo przyjechali mężniaki te samochodem osobowym. Tak. I niestety nie dało rady. Klatki różne. Widzimy kosze, zobaczmy, przepraszam, elementy tutaj do przedziałów różnego rodzaju. To będą drzwi, czy ktoś z tego coś innego sobie zrobi. Ogólnie wszystko, co jest do tutaj nasze kosze, nasze kartony tutaj, co mamy też transportowe, mamy, ale mamy do nich też właśnie tą przekładkę. To pokaż może, bo tutaj takie przekładki też u Pawła będzie można sobie zamówić. Pokażmy, o tak. Można je ustawić tutaj ładnie. Jest tak skonstruowane, to my tam na samochodzie pokazywaliśmy, ale te kartony. Powietrze plus, elegancko dojdzie tutaj, tak, że nie ma problemu. Stabilne jest właśnie, bardzo. I tutaj my możemy teraz tutaj kolejne dostawiać kartony. Kolejne kartony można położyć. Te akurat mamy z rączką, ale te kartony inne, gdybyśmy dostawiali, to kolejny element, one są tak samo wykonane. Tak, czy jak nam dostarczył, akurat czekają tutaj. Mamy, będziemy je pokazywać. Pokażmy jeszcze jeden ten karton ze spodu może. No jak mamy chyba jeden papugi, a w drugim. Nie, kartonik jeszcze pokażemy go, bo ja go tak tylko pokazywałem. Na szybko, ale tutaj pokażemy, Paweł, weź go otwórz jeszcze, pokażmy, bo on jest tak skonstruowany, że na tym akurat podejście drewnianym się takich 5 sztuk mieści. Kiedy wysyłamy na przykład gołębie, my tutaj mamy, Paweł, wiesz co, weź zdejmij to, pokażemy na samym dole, o. Ja to przy samochodzie mamy to, możemy sobie dokleić tutaj z boku możemy sobie dokleić taki mniejszy kartonik, gdzie możemy włożyć rodowód, on się nigdy nam nie zniszczy wtedy, możemy też tutaj dorzucić różnego rodzaju materiały reklamowe. A kiedy tutaj podniesiemy i widzimy, o tu my mamy akurat takiego gołębia, który jest przygotowany do wysyłki, on jest sklejony, weź tam, Paweł, to z boku.
tak dopuścimy do staci takiego koledze, o i tu widzimy takie coś wygląda i sobie tutaj stawiamy postaw na dole. Że nie ma problemu, że ktoś się zapomni z kartą z dowodami. Tak, a tutaj możemy sobie właśnie, i kolejne tak jak jedziemy samochodem czy tam na targi, to sobie możemy po prostu tutaj wziąć wszystko tutaj złożyć. Dobrze, takie tutaj te przegródki, przedziałki, tutaj kartony Paweł też ma, także sobie możemy się tutaj zaopatrzyć. Także jak ktoś planuje wysyłkę gołębi, to może tutaj przyjść nabyć. Tutaj u Pawła można tego gołębia zostawić, my tutaj podjedziemy, jeżeli ktoś będzie łatwiej, też je do transportu zabierzemy. Ale przejdźmy może teraz tutaj obok. Chodzimy o tej stolarni ze względu na to, że mamy zapotrzebowanie bardzo duże. Tutaj stolarnię macie wojlerę jakąś? To robimy na zamówienie wojlerki, cele różnego rodzaju, podwymiar wszystko w standardzie. Akurat ta stolarnia jest przenoszona, zabrana jest z tamtego. To nie będziemy już pokazywać. Nie. Pokażemy? Pokażemy tam. Chciałem, żeby bałagan, może bo z reguły. To jest prawdziwa stolarnia, bo w normalnej stolarni jak jest czysto, to znaczy, że nic nie robią. Stolarnia będzie tam, o, gdzie jest sklep. A tu mamy boksy. Tu mamy boksy. Co to są za boksy, powiedz? To są dla waszych tutaj gołębi? Tak, to są boksy dla moich gołębi rozpodowych. Tu masz pięknego, widzę, gołębia chodzi. Tak, gdzieś samiczka, która przywiozłem z Brukseli akurat w tamtym tygodniu. I Samczyk jest drogi, obok też gabrzan na dole. Dał dyla po prostu i go łapiecie. Tak, i no jesteśmy jeszcze zajęci, jeszcze będą robione tutaj elektryka. Oświetlenie będzie robione, są przygotowane klatki, jak klient sobie będzie chciał wystawowe, będzie chciał jakieś, powiedzmy, jakieś rasy gołębie lub parę samiczek. To po prostu wystawia się. Wystawiamy, żeby nie łapać jak wariat. Ja ci tylko przerwę jeszcze, bo tutaj tak powiedzmy te klatki posiadają, tak jak tu widzimy, podświetlenie. My się na tych klatkach, z tymi klatkami już stykaliśmy na stoisku i u kolegi Pawła Sławka i u kolegi Zbyszka Leksiaka. Sami próbowaliśmy kiedyś, zainspirował się tutaj. Widzę, ale bardzo ładnie wygląda, bo tutaj zobaczmy, to wszystko wtedy podświetlenie zawiera. Te gołębie się dobrze prezentują, co najważniejsze na targach. Na jednym takim po prostu segmencie możemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, 12 gołębi zrobionych. I to jest właśnie oszczędność miejsca. Tak, nie tak, że na pojedynczym, że stawiamy, wypadnie. Tu jest tak skonstruowane, notabene te kartony są w podobnej konstrukcji, że też góra i dół się z sobą ściśle wiążą. Ale cele zrobiliśmy boksy dla moich... Otwórzmy jakiś może jeden, pokażemy. Dla moich gołębi rozpodowych, one są w trakcie jeszcze budowy. Ale na sprzedaż też takie robicie? Tak, na sprzedaż. Właśnie teraz wczoraj był klient z Czech i są do Czech zamówienie. Jest róż drewniany, to też wszystko u siebie może robimy. Nie, bo ty za dużo ważysz. Nie, za dużo ważysz. Ja mam stówkę i normalnie wytrzymuję. Jest szufladka, także można sobie posprzątać elegancko. O, widzimy. I to jest na jedną partię. Tutaj przecież jeszcze popatrzymy, tutaj róż, tam masz dwie takie dwa tak, gniazda. To jest jedna para tu będzie. Tak, nie? Tu będzie jedna para i wtedy jeden lęk może być i drugi. Tak, mają metr na metr i dwa metry wysokości. O. I tu mam akurat 31 cel. Jeszcze będziemy popatrzymy. Będę dorabiać, ale na gołębniku, rzeczywiście też coś tam zostanie. Ogólnie będziemy lotować w tym roku na gołębie stare też, bo już przez te 4 lata sobie odchowałem troszeczkę czterolatków, 3, 2 i roczniaków, także w tym roku próbujemy na gołębie stare i na młode oczywiście. I będziemy lotować w oddziale w Prudniku. Tutaj będą te gołębie rozpłodowe i młode będą do nabycia. Młode będą do nabycia. Pierwszy i drugi lęk jest ogólnie dla mnie do lotów. A co za gołębie masz? Tu mam taką. Tu mam gołębie z tyłu ze względu na to, że nie było targów w Kielcach. Miałem przygotowane tutaj około 50-60 gołębi. Na sprzedaż? Lotowych moich z 2016 roku. No i też zmniejszyłem troszeczkę rozpód i jest około 20 par ode mnie z rozpodu, które przez te 4 lata miałem u siebie i ciągle lotowałem tymi gołębiami. I będą też wystawione u Krzyśka na sprzedaż. Mojej tutaj żony. Są dwa gołębniczki przygotowane. Tu są w tych, są w tamtej samicy i tak samo tam. Technika ta sama, róż tak samo jest, tak, tam w tych małych. Tu są gołębie, też przywiozłem od Henka Dewerta na targi do Kielc, no ale też nie było, dlatego tutaj są przygotowane ogólnie jest 50 gołąbków. I nie będzie problemu z transportem. Nie będzie właśnie, nie będzie problemu, gdyż Krzysiek tutaj... Tutaj poza tym, tutaj będzie zapewniony tym gołębiom transport i co ciekawe tutaj właśnie będzie można też nabyć wszystkie te artykuły do przewozu gołębi, tak jak pokazywaliśmy, te takie właśnie składane kartony plus te elementy drewniane zapewniają, że jak się gołębie wiezie, to one nie latają po całym samochodzie. Jeszcze taka ciekawostka, to są dwie parki gołębi białych, chyba wiesz od kogo? No nie wiem. Nie? Od Jewgeniego Górca są. To są te gołębie, które były na wspólnym gołębniku Giewon w tym gołębniku, co sobie tak będziemy oglądać tak z Jaśkiem. Spodobały się, a te też gołąbki są
Tylko że to nie były takie tylko ozdobne, ale nie, to są do notowania głębie, tak, nie. Ja sobie wymyślałem, że będę tam ludziom na wesela dawał, nie, ale tak mi się spodobały, że zostawiłem je w rozpłodzie u siebie i będą notowały. Może twoje wesele też obsłużysz kiedyś. No, nie wiem, zobaczymy. Kiedy, ale... Zobaczymy, dobrze. No, także nic. Tak to wygląda, jeszcze jest w trakcie budowy. I za chwilę przejdziemy do tego drugiego lokalu. Zaraz przejdziemy do tamtego drugiego lokalu, gdzie będzie ogólnie sklep. A tu będzie, tu będą gołębie rozkładowe, tu będzie po prostu... Stolarnia. Tu będzie... I te akcesoria drewniane. Tak, tu będzie magazyn, a ze sklepu będzie stolarnia. O. Czyli będziemy mieli... To jest wszystko przenoszone. Jeszcze w międzyczasie akurat tu musimy robić tamte, sobie wykańczać. No to wiadomo. I ten. Gdzie, już pytałem, czy to lampy są. Dobrze. Także tutaj... O, sklep. Tu jest tego pomieszczenia, że mam stolarnię. Widzimy, ciągle się coś tutaj rozbudowuje, powiększa. Tutaj też nawet drzwi nowe wstawili, widzę. I te, co ciekawe, rampę usunęli, bo funkcjonalnie się okazało, że samochody nie mogą podjeżdżać. No właśnie, czyli tyle rampy nie ma, a sklep się znajduje w tamtej części, gdzie patrzę, tak? Tak, tam w tym... No to przejdziemy za chwilę, tam sobie zobaczymy. Tylko furtkę ubierzemy, czapeczkę tak. I będzie... No i jesteśmy już tutaj pod nowym sklepem tutaj z artykułami dla gołębi, ale tutaj nie będą tylko... Nie tylko artykuły dla gołębi, tylko jeszcze wędkarskie, tak? Wędkarskie i dla ptaków ozdobnych. Ozdobnych. Tak. Ja tam właśnie dwie papugi wziąłem, także wejście. Może coś kupię u nich nawet kiedyś. Tu będzie ogólnie, w lecie będzie wejście tędy. Ale my sobie wejdziemy przez... To po, jak skończysz palić, albo nie, to już wejdź z tym papierosem. Już skończyłem. Tu wchodzimy. O! I jesteśmy tutaj. Tu się na razie organizuje sklep, ale pokażemy, tak. Gdzie on będzie, jak przestronny. Tutaj na opolszczyźnie takie sklepy my znamy, bo to Julka Koźlika to jest taki też, jest taki bardzo... I to reprezentacyjny. Cały sklep nasz. To wtedy to wymienicie te uszkodzenia. Uszkodzenia właścicielu, że tak zrobił. Zobaczymy. Echo nie się ma. Echo nie się, ale to nieważne. Także tu będzie całe zrobione, cały sklep, gołębie szkodne. To są ogólnie produkty dla gołębi, ale tak jak mówię, Krzysiek, będziemy mieli wędkarskie jeszcze tutaj, bo jest dużo, bardzo dużo wędkarzy. I mają hobbystów ogólnie, kanarki. Mężczyzna słynie właśnie z ptaków ozdobnych. Tak jest. Patrzmy, tak? Wyjdziemy, bo tutaj jest niestety trochę pogłos, nie wiem jak to będzie wyglądało w kamerze, ale zobaczymy za chwilę. A jeszcze mamy w zanadrzu, tu zakończymy pracę, a pojedziemy do jakiej miejscowości? Siedzina. I tam zobaczymy całkowicie nowy sklep, który tydzień temu był stworzony. Tak jest. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, do wylotu i jedziemy do Siedziny. Tak jest. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i dotarliśmy prosto z Prudnika do Siedziny, gdzie mieści się kolejny sklep kolegi Pawła Sławka, firmy Gołębie Odrzutowe. Zobaczmy tutaj, 4 lutego było otwarcie sklepu, natomiast tutaj się mieści wejście i wchodzimy do tego sklepu. Sklep jest bardzo fajnie położony przy drodze głównej. My jechaliśmy z Prudnika drogą numer 40 do Nysy i z Nysy dalej na Opole i tutaj przy samej głównej drodze. Tu pani Magda jest ekspedientką, to można przyjechać, zobaczyć, ale już się dowiedziałem, proszę uważać, mąż jest duży ponoć i sportowca, może pobić. Tutaj zobaczmy. Towar na sklep, na półkach jest praktycznie ten sam, co w Prudniku, także ci, którzy są tutaj z okolic bliżej Opola, bliżej Nysy, nie muszą jechać do Prudnika, mogą tu podejść. Tak jest. Paweł nam tutaj opowie troszeczkę więcej, może o godzinach urzędowania, jakichś namiarach. Godziny urzędowania to są ogólnie od godziny 10 do godziny 18. I od poniedziałku do? Od poniedziałku do piątku, ale w soboty też można sobie przyjść. A w jakich godzinach? Też od 10 w sumie można przyjść, nie? Bo wiadomo, że ludzie... o 23 też jakbyśmy przyszli. No to o 23 to mamy takie specjalne tam pomieszczenie, w razie czego na spotkanie dla hodowców. To popatrzmy tutaj to pomieszczenie, a jakie tu spotkanie mają być? No tak jest... Aha, bo tutaj chyba był, bo to widzieliśmy przy wejściu, tam był bar, on się nazywał, jak się ten bar nazywał? Orion. Był bar Orion. Orion. Tak. Jak ten gwiazdozbiór, myśliwy. Tutaj tak samo, te same produkty, co mamy w Prudniku. Można sobie się zaopatrzyć tutaj w siedzinie. No siatkę, właśnie siatki nie pokazywaliśmy jeszcze. Pletiwo, to ten ocynkowane, czyli z Czech, czy ze Słowacji, ale widzimy tutaj mamy też te akcesoria drewniane. No. Akcesoria Glitz, którym mówiłem. O, teraz możemy zobaczyć otwarty właśnie. O. Jest dużo. A wagę go sprzedajecie też? Nie, tego nie. Tylko tak na tytułem zachęcenia. Tak. O, czyli mamy ten nowy sklep właśnie. Karma ta sama. Jest łatwiej. Ceny te same czy inne? Ceny te same są. Wszystkie. Jest też dużo ziaren dla kanarków, osobne ziarna, tak są i pszenica i jeszcze raz powiedzmy, miejscowość Siedzina. Siedzina. Między Nysą a Opolem. Opolem. Ile to jest kilometrów od Nysy? Do Opola mamy 30 km gdzieś mniej więcej. 14. Ja mówię przy drodze numer 40, tak? Chyba 46. 46? Aha, 46, rzeczywiście, przepraszam. 40 to jest między Prudnikiem a Nysą, a z Nysy trzeba się kierować na Opole. No. O.
Także zachęcamy wszystkich do korzystania z tego sklepu. No to jest spotkanie z panią Magdą. Pani Magda, to jest to, ten towar sprzeda. Przejdźmy, zobaczmy. Jeszcze wszystko to, co było. Tak, Grunfried i wszystko. A ten taki, ten preparat masz, ten tego ropy do, jest do śpiwania. Widzimy cena 40, nie kłamał, widzimy to samo jest. O, także mamy wszystko to samo. Tutaj będzie zaopatrzona jeszcze w najbliższym czasie do 2 tygodni dla wędkarzy, bo jest tutaj bardzo dużo wędkarzy. Na razie są tutaj plastiki, reklamy, ale tu będą 2 regały dla wędkarstwa, a tu będą dla ptaszków ozdobnych, bo jak się okazało, tu też w tym rejonie jest bardzo tutaj dużo. Na polszczyźnie jest bardzo dużo tych hodowców, co mają właśnie kanarki, papugi, jest różnego rodzaju. Ale no wszystkiego na raz nie idzie zrobić. No. No dobrze, zachęcamy wszystkich do korzystania tutaj z oferty. Widzimy te banery dla miłośników wędkarstwa, dla miłośników, dla hodowców ptaków ozdobnych. I będą też te artykuły i oczywiście dla hodowców głębi pocztowych. Także dziękujemy, do zobaczenia i panią Magdę też żegnamy. Zapraszamy i do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.